Cześć, witajcie moi drodzy. Jakiś czas temu nagrałem odcinek, w którym opowiadałem o jednej ważnej rzeczy, która przyczynia się do zwiększenia sukcesów w relacjach damsko-męskich. Tak w wielkim skrócie powiem, że to był kontakt wzrokowy. To, w jaki sposób trzymasz kontakt wzrokowy, bardzo decyduje o tym, jaką będziesz miał reakcję od kobiety, którą chcesz poznać. Była to taka informacja, która była bardzo łatwa do zapamiętania, dlatego filmik cieszył się dobrym odbiorem. Prosta rada, duże zwiększenie skuteczności po jej zastosowaniu. Dzisiaj zrobimy to samo. Dam Ci dzisiaj prostą radę, która znacznie zwiększy skuteczność Twoich podejść i Twoich relacji z kobietami. Zapraszam Ciebie do odcinka. Czymże jest ta druga rada? Wróćmy może do tej pierwszej na dwa słowa. Rozmawiamy z kobietą i wypowiadamy różne słowa, różne treści poruszamy. Jest kobieta, jest mężczyzna i bardzo dużo werbalnie dzieje się między nimi, ale na poziomie tym ważniejszym, tej komunikacji niewerbalnej, nie dzieje się nic i jest porażka. Jest to jednym takim z podstawowych błędów w relacjach, jakie popełniają faceci. Szczególnie, kiedy chcesz poznać dziewczynę, której nie znasz, chcesz zagadać. I tak to robisz, że patrzysz trochę w ziemię, trochę na boki, trochę na nią. I ta rzecz, która jest najważniejsza, czyli ten connect, jest pomijany. Ale co jeszcze jest jakby częścią tego connectu? A mianowicie jest to ton głosu. Sposób, w jaki przedstawiasz kobiecie tę treść, czyli forma, innymi słowy. 10, 20 i 30 osób i 300. Czytając, studiując moje produkty, napotyka się na pewne przykłady tekstów do kobiet i część z nich później to powtarza. Każdy, kto powtórzy ten tekst, zrobi to inaczej. I to, że mnie to przyniosło sukces, było to bez wątpienia zasługą formy, w jakiej to zrobiłem. Tekst jest tylko wyjętym z całego kontekstu czymś werbalnym, ale nie składa się na całość, bo to, jak ja wtedy patrzyłem na przykład na kobietę i w jaki sposób do niej mówiłem, tego już nie wyczytasz z treści. Dlatego forma jest kolosalnie ważna. Jim Rohn, słynny filozof, który niestety już nie żyje, nie dzieli się informacjami, był to mój autorytet wielki, jeśli chodzi o filozofię. Kiedyś na szkoleniu, które jak uda Wam się zdobyć, polecam każdemu, bo nie wiem, czy to w ogóle jest w polskim przetłumaczone. Jest, ale czy jest dostępne do sprzedaży. Cztery pory roku, Jima Rohna. Poszukajcie, to są niesamowite stare seminaria. Takie sławy jak Anthony Robbins się od niego uczyły fachu. Więc gość naprawdę potrafi przemówić w taki sposób, że porywa cię coś do tego, porywa cię coś do zmiany. Oprócz wszystkich coachów, którzy merytorycznie dobrze mówią, to on potrafił porwać serce. No dobrze, co powiedział Jim Rohn? Jim Rohn powiedział, że same słowa nic nie znaczą. I ważne jest to, żeby, nie pamiętam jak on to nazwał, ale ja ci to wytłumaczę w swój sposób. Trzeba słowo czymś przybić. Jest to emocja, czyli żeby słowo działało, musi za nim iść emocja. Za każdym słowem, za każdą treścią, to w jaki sposób ta treść będzie odebrana, decyduje to, jaka za tym słowem stoi emocja. Czyli dochodzimy do tego znów, że ta forma, sposób, w jaki powiesz swoje otwarcie, jest kluczem, a nie samo otwarcie. Możesz zrobić to w tak przemiły sposób i tak fajne emocje mogą z ciebie bić, że wejdzie ci tekst, który jest głupi. I potem zdarzają się ludzie, którzy oglądają jakieś filmy, a najwięcej kontrowersji chyba pod jednym z moich filmów o tytule właśnie Sensacyjne mówienie jest. Bo tam podałem bardzo dużo głupich tekstów, które wypowiadałem do kobiet, które przynosiły dobre rezultaty i ktoś na przykład komentuje, no, że to trener, guru, tak, jakichś relacji damsko-męskich i cytuję, że taki tekst mówi i że to jest jakiś głupi tekst i on nie miał prawa działać. Natomiast bardzo ważne jest to, z jaką ekspresją powiesz tekst, nawet głupi.
Teraz dam Ci fajny przykład, bo ostatnio była lawina zaproszeń do TV w związku z walentynkami. Takie zaproszenia eksperckie. Po drugie, może warto wynająć fachowca. Bardzo mocno moje porady wykraczają już za porady związane stricte z tym pierwszym etapem, czyli jak kobietę poznać. I na wizycie panów z TVP nagraliśmy taki odcinek, w którym rozmawialiśmy na temat zapoznawania kobiet i dostałem chłopaka do tego, aby podzielić się z nim jakąś wstępną lekcją i aby ruszył w celu zapoznania dziewczyny. Natomiast zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Podałem mu tekst, który jest tekstem merytorycznie dobrym, natomiast on zapamiętał sam tekst, a nie wczuł się w niego. I popatrz, jak wygląda takie podejście. Ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. Cześć, to jest Wiesiek. I chciałbym, żebyś przedstawił mu kilka rad, jak może poznać kogoś interesującego na ulicy. Cześć, nie będę owijał w bawełnę, po prostu nie sposób przejść obok ciebie obojętnie. Dobra. I przedstaw się. Cześć. Nie sposób do ciebie przejść obojętnie. Dałabyś radę zaprosić się na kawę? Przepraszam, że ci tak przeszkadzam, ale tak przechodzę, stwierdziłem, że nie sposób przejść koło ciebie obojętnie. Dałabyś radę zaprosić się na kawę? Nie bardzo. Właśnie się... Trudno byłoby kobiecie kupić to. Ten sposób, w jaki miała podane to. To podejście, ten tekst, to się nie trzymało kupy. Dlatego, że chłopak brzmiał w taki sposób, jakby sam nie wierzył w to, co mówi. Chciał tylko to wyrecytować i otrzymać od kobiety już nagrodę. Wręcz czekał na zasadzie bra, 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 bra i czekam na dobrą reakcję. Nie było w tym krzty wczucia. Można by to było powiedzieć po prostu nie sposób przejść obok ciebie obojętnie. Można by to było powiedzieć no nie sposób przejść obok ciebie obojętnie, no. No nie sposób. Można by to było powiedzieć nie sposób przejść obok ciebie obojętnie. Jakoś czując odrobinę te słowa. Sposób, w jaki powiedział to kolega, był nieakceptowalny. Nie powiem, że to jest jedyne, na co złożyła się negatywna reakcja, ale ewidentnie zrobił to w sposób nieprawidłowy. Dlatego jeśli jesteście osobami, które szukają pewnych rozwiązań i tekstów, to pamiętajcie o tym, że musicie kupić nie tylko sam tekst, ale całą koncepcję, wczuć się w nią i ją zagrać. O Boże, on poleca widzom, żeby grali. To jest straszne. O, trzeba się bronić przed graczami. To tak nie działa. Absolutnie. To, czy jesteś szczery, czy nie jesteś szczery w relacji, nie ma nic w związku z tym, że próbujesz lepiej odtworzyć swój otwieracz. Nie znaczy to, że jesteś osobą, która manipuluje, prawda? Na początek trzeba troszeczkę próbować się wczuć, co można nazwać próbować grać, żeby zrozumieć koncepcję, żeby dać dostęp potem do siebie tej kobiecie. Bo niestety, jeśli kobieta byłaby w stanie oczernić faceta przez to, że on próbuje się wczuć, czyli teoretycznie nie jest sobą, to trzeba by było powiedzieć, koleżanko, jak byłby sobą, nie dałabyś mu szansy poznania siebie. A zobacz, jaki to fajny facet, kiedy już go poznałaś. Rzeczy zewnętrzne się liczą i trzeba je ćwiczyć. Próbować tą autoprezentację jakoś dopracować. Mylę się czy nie? No chyba nie. Zwróć uwagę, jak prezenter próbował potem poznać kobietę. Zrobił to w sposób lepszy. Ej, przepraszam cię, tutaj to troszeczkę coś mnie przykuło. Nie, w sercu. I Rafał jest. Jak? Weronika. Weronika, oj, piękne imię. Dziękuję. Gdzie idziesz? Na rehabilitację. A co może rehabilitujesz? Kolano. Mogę cię odprowadzić? Okej. Tak? Fajnie. Ej, bo tak ogólnie to po prostu bardzo mi się podobasz, nie? Dobra, bardzo mi było miło cię poznać. O, dziękuję. Cześć. Cześć. Pa. Dziękuję. Zrobił to po swojemu, ale wczuł się. Od razu przeszedł do rozmowy, czyli tutaj był newralgiczny punkt po wypowiedzeniu otwieracza. Nie milczymy, nie czekamy na reakcję, tylko mówimy. I on zrobił to fajnie, zajął czymś kobietę i gdyby jej nie zajął, sprawiłby, że na niej byłaby presja. Co ja mam teraz zrobić z tym otwieraczem, z tym komplementem, z tą sytuacją? Najlepiej iść do domu, bo jestem w kłopotliwej sytuacji. Ale że zaczął gadać, rozładował napięcie, dostał numer. Tak wygląda to lepiej.
Więc chciałbym, żebyś tą krótką radę zastosował. Jeszcze parę słów ogłoszenia duszpasterskie. Jestem bardzo mile zaskoczony wynikiem ostatniej promocji, która miała miejsce w moim sklepie Walentynki, więc zdecydowałem, że się czymś odwdzięczę. Ilość osób, która zaufała mi i weszła w posiadanie moich materiałów, była większa niż spodziewałem, więc fajnie, jestem zadowolony. Utworzyłem specjalną grupę wsparcia, grupę takiej samopomocy, gdzie każdy uczestnik należący do tej grupy będzie mógł zadawać pytania i inne osoby, które są w grupie, będą mogły próbować pomóc mu, dyskutować. Ja będę interweniował, kiedy już będzie taka konieczność. Natomiast bardzo często ludzie na kursach pytali mnie, czy znam osoby z tego i z tego miasta, które są w temacie, które też próbują się rozwijać, może by ich spiknąć, może by poznać osoby podobnie myślące, żeby mieć motywację, może razem wychodzić i tak dalej. Słuchajcie, będzie teraz grupa, jest już grupa, na której będziecie mieli dostęp do innych osób zaangażowanych w swój rozwój i będziecie mogli sobie pomagać, organizować się i tak dalej. Ja tam pewnie będę, znając mnie, wrzucał też jakieś smaczki, którymi nie chcę się, nie wiem, chwalić czy pokazywać gdzieś publicznie, więc będzie to taka, uważam, grupa, która będzie przyczyniała się do rozwoju i motywacji osób do niej należących. I teraz, żeby do tej grupy przystąpić, musisz albo posiadać wszystkie moje materiały z grupy dla początkujących. Przypominam, że komplet można kupić cały czas po cenie 20% niższej, kosztuje to grosze, a jest bardzo dużo wiedzy, znaczy ilość wiedzy, jaka tam jest za te marne pieniądze, jest znacznie niewspółmierna do tego, co za to płacisz. Albo jakąkolwiek z części tajemnic gracza, czyli możesz mieć jedynkę, możesz mieć dwójkę czy obie części. Gdy chcesz dołączyć do grupy, do której link zamieszczam pod spodem, pod filmem, warunkiem przyjęcia jest wysłanie numeru transakcji, czyli naciskasz dołącz do grupy i tam będzie rubryka do tego, żebyś wpisał numery transakcji tych produktów bądź jednej z części tajemnic gracza, czyli jeden numer, i ja po zweryfikowaniu tego daję Ci dostęp do grupy. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dzięki, pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że film polubisz. I co, widzimy się w następnym odcinku.